Przechodzimy do ostatniego punktu porządku obrad. To jest punktu 9. Oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa ma jakiś komunikat, chce złożyć oświadczenie? Panie Przewodniczący, dzisiaj kilkakrotnie padło takie stwierdzenie, że w dzielnicy 6 mamy 3 szkoły podstawowe. W rzeczywistości jest trochę inaczej. I właśnie chciałam zapytać o tą 4 szkołę, 138. Chodzi o rozbudowę sali gimnastycznej. Jak ta sprawa wygląda? No to pytanie mnie trochę dziwi, bo upłynęło dokładnie od 19 grudnia, kiedy Rada Miasta podjęła uchwałę o budżecie miasta. To mamy 11 dni grudnia i teraz się mamy? Trzeci. To tam prawie upłynęło 2 tygodnie, a Pani nie zapoznała się z budżetem miasta Krakowa i nie wie, że do budżetu miasta Krakowa zostały wpisane środki dzięki zabiegom Pani Marty Patelny i moim, i prezydent przychylił się do naszej propozycji przeznaczenia 600 tysięcy złotych na budowę sali gimnastycznej. Dziękuję. Mieszkańcy Mednego tym wiedzą. Szanowni Państwo, kolejna sesja, jeśli nic się nie wydarzy, odbędzie się 14 lutego o godzinie 18. Szanowni Państwo, zamykam 24. sesję Rady Miasta Krakowa.